To jest temat dnia. Piotr Otrębski, dzień dobry. W studiu Leszek Żebrowski, historyk i publicysta. Dzień dobry panu. I Tadeusz Płużański, historyk, Fundacja Łączka. Dzień dobry. Pierwsze pytanie mogłoby być ostre, mogłoby być intrygujące i uruchamiające panów, ale dziś Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To zacznijmy od tego, co pozytywne. Jak ten dzień przebiega, panie Leszku? My się nie boimy ostrych pytań. Będą. Za chwilę pewnie padną. Natomiast bardzo pocieszające jest to, że to jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, że to są uroczystości już teraz państwowe, nie tylko prywatne. Natomiast rzeczywiście następuje coś, co ten obraz bardzo rozciąga i rozmywa, że to się robi coś w rodzaju takiej laurki, która jest niepogłębiona refleksja, nie pokazuje się tych ludzi tacy, oni byli jak naprawdę. Natomiast to są takie obrazki, które często niewiele mówią. Ja rozumiem spłycanie, które polega na braku czasu, ale olbrzymia większość ludzi, którzy się dzisiaj wypowiadają, i to tak jak z katedra, czy jak z pozycji znawców, to są ci, którzy na ten temat tak naprawdę niewiele wiedzą. I po jednej i po drugiej stronie sporu, bo mamy do czynienia ze sporem. Po drugiej stronie to jest nienawiść, to jest świadome fałszowanie rzeczywistości, to są ataki całkowicie nieuprawnione. Ja mówię o tych, którzy nawiązują do tej tradycji, którzy o tym mówią. Zresztą od bardzo niedawna i to widać, jak płytkie argumenty mają na rzecz obrony żołnierzy wyklętych. Nie potrafią tego robić. Widać, że są w tym od bardzo niedawna i nie ma tam takiej refleksji, żeby móc bronić przed zarzutami, pokazywać jasne i ciemne rzeczy, ale potrafić w całości ocenić. Panie Tadeuszu, pan od dawna przywraca pamięć tym, o których przez lata nie pamiętano. Jak pan ten dzień, jesteśmy w środku dnia, ta rozmowa zostanie w internecie, będzie do obejrzenia przez kolejne miesiące, może lata, w tym dniu świątecznym, jak pana emocje się odzywają? Ale oczywiście tematem zajmuje się już wiele lat, może nie tak długo jak Leszek Żebrowski, natomiast no myślę, że też już jestem kombatantem tego tematu w pewnym sensie. Połowa lat 90., kiedy jeszcze no, trudno było sobie wyobrazić, że będą takie obchody jak dzisiaj, że nasi żołnierze wrócą do świadomości jednak wielu Polaków i przede wszystkim, że będą to właśnie uroczystości państwowe pod patronatem prezydenta RP, pod patronatem ministra obrony narodowej, bo to nie była ich prywatna wojna, ta, którą prowadzili najpierw z Niemcami, potem z Sowietami. Oni się bili za ojczyznę i dzisiaj państwo, tak jak Andrzej Duda zresztą wielokrotnie podkreślał, przywraca sobie godność. Im godności w większości przypadków przywracać nie trzeba. To państwo ma zaległości w tej kwestii i też się bardzo cieszę, że właśnie Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla tę ciągłość między tamtym polskim wojskiem, a dzisiejszą, współczesną naszą armią. Wreszcie znajdują właściwe miejsce w naszej historii. Oczywiście nie wszystkie postaci są, prawda, jednowymiarowe. Natomiast nie wiem, czy to jest dobry dzień, żeby o tym rozmawiać. Dzisiaj się przede wszystkim cieszmy, dlatego to pierwsze wyrywamy pytanie ich z niebytu, tego komunistycznego. I tak jest, z tym się wszyscy zgadzamy, natomiast rozmowa będzie utrwalona, będzie do zobaczenia. To tak też jest z 1 sierpnia, że przy okazji tematu wracają dyskusje, wracają spory, ale często merytoryczne i myślę, że rozmawiać warto. Paweł Kukiz, który też wiele razy pokazywał się w koszulkach z żołnierzami wyklętymi i ja jestem przekonany, że jest emocjonalnie związany z tą tradycją, napisał na Facebooku, popełnił kilka dni temu długi wpis, ale wynotowałem sobie takie zdanie. Pośród masy prawych żołnierzy mieliśmy jednostki w postaci bandytów. Ten wpis wielu zbulwersował. Jak panowie się do tego wpisu odnoszą? Jeśli można taką generalną uwagę, ja bym mówiąc o tym polsko-sowieckim sporze, tym w latach 1944-54, tak, takie ramy możemy tutaj ustalić, jednoznacznie chciał powiedzieć, że polskie wojsko, żołnierze wyklęci niezłomni, to byli bohaterowie walki o wolność, niepodległość. Przestępcy i bandyci to byli po drugiej stronie. Warto to podkreślać. Właśnie ta komusza przestępcza banda, prawda, która z dwóch przynajmniej powodów, tak powinniśmy ich nazywać. Z jednej strony byli to bandyci polityczni, prawda, bo należeli do różnych ugrupowań komunistycznych, Kominternu szerzej, prawda, który to był wrogo nastawiony do Polski. Była to ideologia zbrodnicza wobec naszego kraju, wobec Rzeczpospolitej, a często byli to pospolici też bandyci, kryminaliści i z tego też tytułu siedzieli w polskich więzieniach. Ale ja myślę, że to była bandyterka. Kukiz miał na myśli jednak część żołnierzy wyklętych, których się też czci, także dzisiaj. Panie Leszku, mam na myśli na przykład Józefa Kurasia Ognia, legendę Podhala. To, co zrobił Paweł Kukiz jako polityk, ale także jako osoba publiczna, która zabiera głos w pewnych sprawach, to jest całkowita kompromitacja. On się zresztą zaraz po tym przyznał, że on nie wie, nie wiedział. To znaczy, że jeśli nie wie, to nie powinien zabierać głosu. W kampanii wyborczej, gdy zabiegał o głosy, identyfikował się z tą młodzieżą przede wszystkim, która jest zafascynowana żołnierzami wyklętymi, w jakiś sposób do tego nawiązuje i on też nosił te koszulki. A ten wpis był po prostu haniebny, dlatego że z tego widać, że Paweł Kukiz nie ma wiedzy. W momencie, kiedy rodzina Józefa Kurasia interweniowała, wytłumaczyła mu, o co chodzi, to on mówi, że nie wiedziałem, przepraszam, ale zostało to oddzium na przykład na kapitanie Romualdzie Rajsie, czyli Burym, oficerze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Nie wolno się wypowiadać w sprawach, o których nie mamy pojęcia. Żeby powiedzieć trochę, trzeba zawsze powiedzieć więcej. Kryterium oceny tych ludzi, ich postępowania, ich działalności jest to, jaki był stosunek ludności cywilnej do nich. Żaden oddział podziemia niepodległościowego, żaden oddział partyzantki nie utrzymałby się w terenie przez kilka czy kilkanaście dni, gdyby nie było oparcia w miejscowych strukturach cywilnych. Ludzie nie pomagaliby bandytom, nie pomagaliby ludziom, którzy są skompromitowani. Tak jak w każdej działalności, w szerokiej społeczności, a to jest jednak 250 tysięcy ludzi, którzy się przewijają przez to podziemie powojenne, zdarzały się różne jednostki i były różne wydarzenia. Natomiast wszędzie tam, gdzie do takich rzeczy doszło, było to eliminowane i były bardzo surowe kary, do kary śmierci włącznie. Przekroczenie kompetencji, rabunki, dezercje, jakieś pijaństwo, które prowadziło do zagrożenia i do utraty części sił, było zagrożone karą śmierci. O Józefie Kurasiu mówi się, że działał dosyć niezależnie. Proszę więcej o tej postaci niezależnie powiedzieć. Byli wszyscy, dlatego że w partyzantce ludzie, którzy byli dowódcami zgrupowań, oddziałów, nie mieli bezpośredniej łączności ze swoimi przełożonymi, a często nie mieli przełożonych. Ich wszystkich łączyła ta sama idea, testament Polski walczącej. Oni wiedzieli, o co walczą, wiedzieli, dlaczego to robią. Wszystkie formacje były formacjami ochotniczymi, nikt tych ludzi nie zmuszał, nikt im nie kazał i to, że działali bez bezpośrednich nadzorców, bez jakiegoś centrum dowodzenia, wcale nie znaczy, że oni nie byli zjednoczeni w tej walce. Bardzo często między sobą współpracowali lokalnie, wspierali się, pomagali sobie, udzielali sobie informacji wywiadowczych, natomiast działali faktycznie niezależnie. Ogniowi należą się honory? Tak, jak najbardziej. To wszystko, co Ogniu do tej pory zrobiono, to jest jedna wielka, straszna propaganda. To się zaczęło od razu po jego śmierci. W 2002 roku TVP wyprodukowała film o Józefie Kurasiu Ogniu. Tam różne osoby się wypowiadają. Pan wspomniał o oparciu w ludności cywilnej. No to wypowiadają się starsze, powiem nawet stare góralki i mówią wprost, po góralsku, przeklęty bandzior, który gwałcił i zabijał. To jest absolutnie nieprawda i nic takiego nie miało miejsca. Natomiast jest inna sprawa. Dowódcy oddziałów partyzanckich w terenie byli jednocześnie tak jakby stróżami ładu i porządku. Była strona komunistyczna, do której do sądów czy do sił porządkowych, nawet do milicji ludność cywilna nie szła, bo to były władze okupacyjne. To było tak samo traktowane jak podczas okupacji niemieckiej. I wtedy te prerogatywy władzy sądowej i władzy porządkowej przejmowali dowódcy partyzantki. Jeśli Ogień, który był bardzo surowy, bardzo czuły, na przykład na punkcie rabunków, na punkcie napadów, wymierzał bardzo surowe kary, do kary śmierci włącznie, to przez część ludności, gdzie dziadek czy ktoś z bardzo bliskiej rodziny poniósł tego konsekwencje, on będzie oceniany jako bandyta, bo dziadziusia zbił, nawet kogoś z rodziny rozstrzelał. Tylko trzeba mówić o całości sprawy, o przyczynach. Jak to się stało, dlaczego do tego doszło. Gdyby był bandytą, to mordowałby na lewo i na prawo. Panie to Tadeuszu, był człowiek bardzo ideowy. Całość życiorysu Ognia wygląda tak, że w pewnym momencie był szefem UB w Nowym Targu. Jak z tego by się Ogień wytłumaczył? No, myślę, że przede wszystkim nie musimy tak przyciskać tutaj go, prawda, do ściany. Proszę zauważyć, że taka generalna też uwaga. Przecież w czasie okupacji niemieckiej też się działy różne rzeczy, prawda? Podziemie zbrojne przeprowadzało szereg akcji, prawda? I my tego nie rozdrapujemy dzisiaj. No, proszę zauważyć, że też zdarzały się pomyłki, prawda? Zdarzały się również przypadkowe ofiary. Ale za współpracę z okupantem hitlerowskim była kara śmierci. I taka sama kara powinna być za współpracę z okupantem sowieckim. Tutaj ktoś był szefem UB w stopniu kapitana, zdaje się. No tu musimy jednak, widzę, że pan chce drążyć ten temat. Chcę drążyć, ale korzystam z okazji, że mam dwóch ekspertów, którzy są w stanie merytorycznie się do tych zarzutów odnieść. To jest 44-45 rok, jak władza ludowa się instaluje. Nie tylko Ogień, ale bardzo wielu ludzi z podziemia niepodległościowego wcześniej wchodzi w struktury milicji obywatelskiej, w struktury UB z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby zapewnić sobie, swoim ludziom na początku jakieś tymczasowe bezpieczeństwo, a po drugie, żeby mieć dostęp do broni. I w momencie, kiedy oni są rozpracowywani, kiedy bierze się za nich wyższa instancja UB, kiedy oni są prześwietlani, widząc, co się dzieje w terenie, oni idą do lasu. To nie są ludzie, którzy poszli do UB ideowo, żeby służyć nowemu państwu. Oni poszli tam na chwilę, żeby się przechować. Ale nie wyobrażam sobie takiej sytuacji w okresie II wojny światowej, żeby ktoś podpisał Fox listę, współpracował z gestapo właśnie w takiej intencji. Ale no to są były takie przypadki, jeśli można. Najbardziej. Tego było bardzo dużo. To my mało o tym mówimy, ale dużo ludzi z podziemia tego wojennego z okresu okupacji niemieckiej współpracowało nominalnie z Niemcami właśnie po to, żeby mieć dostęp do informacji. Byli specjalnie oddelegowywani. Były później konsekwencje. Przecież nie można było tego ogłosić, nie można było powiedzieć, że to jest nasz człowiek i często ci ludzie płacili za to głową albo ich rodziny. Panie Tadeuszu, czym była w takim pełnym wymiarze druga konspiracja? Oj, wiele by mówić o tym oczywiście. To jest to, co chyba warto podkreślić i zawsze staram się to robić też na spotkaniach. To jest kontynuacja ideowa, polityczna i wojskowa tego, co się działo w czasie okupacji niemieckiej. Proszę zauważyć, jaki jest czwarty zarząd główny WiN-u, prawda? To jest ta rocznica im dedykowana przede wszystkim 1 marca 1951 roku, kiedy na Mokotowie ginie 7 polskich żołnierzy, dowódców. Oni wcześniej byli w Armii Krajowej, kontynuowali walkę pod zmienioną nazwą oczywiście WiN-u, ale to było de facto to samo. To było przemianowanie w pewnym sensie AK WiN, tak jak wcześniej mieliśmy Służbę Zwycięstwu Polski i Związek Walki Zbrojnej. Jest ciągłość ideowa tych formacji. Także 1 marca to jest taki symboliczny koniec właśnie tej zorganizowanej walki politycznej i wojskowej akowców. I druga sprawa, o której mówił trochę Leszek Żebrowski, szalenie ważny jest cel walki żołnierzy, których dzisiaj nazywamy wyklętymi niezłomnymi. To jest przede wszystkim ochrona ludności cywilnej przed sowietyzacją. Wchodzi Armia Czerwona na nasze ziemię od stycznia 1944 roku i z czym to się wiąże, bo czasami ten kontekst nam umyka. To są od razu mordy, gwałty, grabieże, prawda? I polskie wojsko przecież widzi, co się dzieje, prawda? Oni postanawiają, że nie będą bezczynni i nawet jeżeli była jakaś przerwa w działalności, to oni właśnie wracają do swoich struktur, skrzykują się na nowo, bo widzą, że po prostu barbarzyńcy chcą Polskę zamordować i ma być to właśnie opór przeciwko Sowietom i ich polskim kolaborantom. I szalenie ważne jest to, że ta ludność właśnie widzi w nich często jedyną deskę ratunku. Przykład wielu żołnierzy wyklętych niezłomnych, którzy działali do połowy lat 50., a Józef Franczak Lalek do roku 1963. On z jednej strony, prawda, walczy do roku 1953, ciesząc się zaufaniem miejscowej ludności. Inaczej by nie mógł tak długo działać w terenie, utrzymać się w lesie. Przez następne 10 lat już tylko, można powiedzieć, się ukrywa, ale to jest też możliwe dzięki sympatii do niego okolicznych wiosek. Szacuje się, że przynajmniej 10 takich miejsc, takich wsi polskich na Lubelszczyźnie w okolicach Piask wspomagało Józefa Franczaka Lalka, zapewniało mu schronienie, wikt i opierunek. Także no to jest coś właściwie naturalnego, prawda, że Polacy popierali polskie wojsko. To no, trudno się spodziewać, żeby kochali okupanta. Dzisiaj w propagandzie często to jest zniekształcane i zmanipulowane. Prawda? Mówi się, że Polacy z radością witali wkraczającą Armię Czerwoną, prawda? Że wszyscy się cieszyli, że odpoczną po tym złym Niemcu. Nie? Często Sowiet był jeszcze gorszy. Prawda? Wiele określeń spotykamy takich, że nazywa się NKWD, prawda, czy UB, strukturami represyjnymi jeszcze gorszymi niż niemieckie Gestapo. Prawda? To słynne powiedzenie przecież Rotmistrza Pileckiego, Oświęcim przy tym, czyli przy tym, co się działo na Rakowieckiej, to była igraszka. Także trzeba jasno powiedzieć, prawda, że była to wojna narodowo-wyzwoleńcza. To była polska wojna z Sowietami. Wypada się zgodzić się z Markiem Chodakiewiczem, prawda? On zaproponował takie określenie ostatnie polskie powstanie. No i rzeczywiście ideowo, terytorialnie najbardziej przypomina powstanie styczniowe. Prawda? To była ta sama tradycja walki przede wszystkim zbrojnej o wolność, niepodległość Polski, chociaż tutaj jeszcze jeden punkt jest szalenie istotny. Ja rozszerzam to pojęcie żołnierz wyklęty, niezłomny też na tych, którzy nie walczyli z bronią w ręku. Prawda? Dla mnie żołnierzem wyklętym i mam wrażenie też i nadzieję, że dla wielu z nas no, również ci działacze polityczni czy wywiadowcy to są żołnierze wyklęci. Rotmistrz Pilecki właśnie. Prawda? Dlaczego mówimy o generale Fieldorfie? Żołnierz wyklęty, niezłomny, no bo on chociaż zaprzestał walki, prawda, czy to zbrojnej, czy politycznej, został przez komunę wyklęty, prawda, zamordowali go, powiesili generała, wyklęli na lata, prawda, czyli wyrugowali z naszej pamięci, a on, jak wiemy, zachował się niezłomnie. On nie chciał żadnych pertraktacji. Prawda? Namawiali go na kolaborację. On powiedział, że zapewne, prawda, może nie użył tego słowa, że z bandytami, z przestępcami nie będę współpracował. Generała Nila odnajdziemy. No właśnie, wracam z uroczystości z Łączki Warszawskiej dzisiaj w ramach 1 marca o godzinie 12 spotkaliśmy się. Było trochę kombatantów, prawda, jeszcze ostatni żołnierze też wyklęci. Były zapowiedzi, że jesteśmy już bardzo blisko. My w sensie społeczeństwa, ale konkretnie badaczy z IPN. Jesteśmy blisko, a zarazem daleko, bo szereg faktów właśnie wskazuje na to, że my oczywiście te badania kontynuując, to jest szczęśliwie możliwe. Możliwe też trzeba podkreślić od niedawna, bo te wszystkie lata po 1989 roku są de facto zmarnowane, jeśli chodzi o poszukiwanie szczątków naszych bohaterów. Dopiero powstaje IPN, prawda? Profesor Szwagrzyk zaczyna swoją walkę, bo to też trzeba tak nazwać, prawda? Walkę i misję, prawda? Odszukiwania tych szczątków, ale ta misja i walka napotyka na szereg trudności i one trwają niestety do dzisiaj. Nie mamy czasu, żeby wszystkie te punkty wyliczać, ale składają się na to, prawda, i obciążenia prokuratury, prawda, która też, jak wiadomo, jest nieoczyszczona z tych złogów komunistycznych, możemy powiedzieć, prawda. Też różne interesy tutaj się ścierają, prawda, i identyfikacyjne, kto ma to robić, prawda, to jest związane właśnie z dotacjami, ale też polityczne. Najważniejszą sprawą jest to, że można dalej prowadzić te badania, że tak jak w poprzedniej kadencji IPN-u to było bardzo problematyczne, robiono raczej wszystko, żeby to przeciągać i blokować. Dzisiaj takie zielone światło jest, tylko niestety problem jest właśnie w tym, co zrobili komuniści. To jest największe zagrożenie dla tych prac. Ubiegłoroczny etap badań na Łączce wykazał, że w miejscach, gdzie powinny być te szczątki kości, ich tam nie ma. Okazało się, że w latach 80., kiedy na górze komuniści instalowali groby, to należy przypisać, prawda, Wojciechowi Jaruzelskiemu jako szefowi MON, prawda, i dyktatorowi stanu wojennego. Wtedy niestety wybierano te kości, prawda, z dołogości naszych bohaterów, koparkami również. No i to jest pytanie, prawda, czy mimo tego, że dzisiaj można, to zrobić. Dzisiaj teren Łączki jest pozbawiony tej warstwy górnej. Tam już żadnych grobów nie ma. Natomiast czy znajdziemy pod spodem, czy ekipa profesora Szwagrzyka rzeczywiście będzie mogła się pochwalić takimi znaleziskami, prawda? Tego nie wiemy, ale trzeba te badania robić, no bo bez tego nie dowiemy się. To na koniec... To jest efekt tych zaniechań, których dokonano po roku 1989, że gdyby wtedy organa ścigania państwa, prokuratura wzięły się odpowiednio za tych ludzi, którzy byli za to odpowiedzialni, którzy mieli wiedzę, gdyby były śledztwa, gdyby były przesłuchania, najprawdopodobniej wiedzielibyśmy więcej o miejscach pochówku, wiedzielibyśmy, co z tymi szczątkami robiono. Natomiast przez to, że przez prawie 20 lat tak naprawdę nie robiono tego, dzisiaj nie ma kogo pytać. Oni tego nie ewidencjonowali w dokumentach, to była wiedza gdzieś, która pozostała w głowie, później była zmowa milczenia i my dzisiaj szukamy na ślepo. Dodam to można było zrobić wcześniej. Jedną rzecz istotną, bo ja rozumiem, że mogą być kłopoty z odnalezieniem świadków zbrodni z lat 40., 50., ale nikt mnie nie przekona, że nie żyje żaden świadek tego wynoszenia szczątków z Łączki. To jest, powtarzam, rok 1982, wtedy to się zaczęło, zabudowywanie właśnie tych dołów śmierci. Przecież tam była jakaś firma cmentarna, prawda? Do kogoś ten sprzęt należał, jacyś świadkowie, grabarze. Jeszcze pracują na Powązkach. No więc właśnie, no i też bosko, no przecież czy ktoś się zamierza tym zająć, prawda? Czy tu będzie prowadzone śledztwo prokuratorskie, czy też no, będą udawali, prawda, że prowadzą te badania. Na koniec pytanie do obu panów. Czy podpiszą się panowie pod takim apelem Piotra Zychowicza o niepudrowanie żołnierzy wyklętych? My żołnierzy wyklętych nie pudrujemy, natomiast tego typu tytuły i poszukiwanie sensacji publicystycznych, że któryś z tych żołnierzy zrobił coś nieetycznego i przenoszenie tego na całość jest nieuprawnione, jest niemoralne. Tak nie wolno postępować. Ja tylko dodam, że Piotr Zychowicz właśnie apeluje w dalszej części, żeby nie przenosić na całość, akcentuje to, że to było 200 000 uczestników, natomiast te kontrowersje, czy też ciemne karty dotyczą jednostek. To, że później jest taki apel, to jednak nie wyjaśnia, dlaczego takie postawy są, że najpierw szukamy jakichś przypadków, a później mówimy, no tak, ale nie wszyscy. Ale ta skaza wtedy pozostaje. Gdybyśmy dzisiejsze wojsko oceniali na podstawie tego, że zdarzają się przypadki, tak jak w Dunkerque, że ginęła ludność cywilna i powiedzielibyśmy, że wszystkie polskie służby specjalne wojskowe, czy w ogóle całe polskie wojsko jest instytucją zbrodniczą, że ginęli cywile, przecież intencją podziemia nie było mordowanie osób cywilnych, nie było to, żeby ginęły dzieci. Natomiast intencją drugiej strony, strony komunistycznej, to rzeczywiście było. Komuniści mordowali ludność cywilną, mordowali dzieci i w bardzo wielu przypadkach robili to tylko po to, żeby to zrzucić na podziemie. To była działalność band pozorowanych, działalność szwadronów śmierci. tajne, jak jawne egzekucje, których komuniści dokonywali, a później mając tylko, oni mieli właściwie propagandę, mając prasę, mając radio, nagłaśniali takie przypadki. Oto macie właśnie to te wasze bandy reakcyjnego podziemia, to andersowcy na białym koniu przyjechali, zamordowali tu nauczycielkę w ciąży, tu jakiegoś sołtysa na wsi, tu jakiegoś cenionego obywatela, do którego nikt nie ma pretensji, a w nocy przyszli jacyś osobnicy z opaskami AK i zabili. Akowcy nie nosili takich opasek. Panie Tadeuszu, ostatnie słowo komentarza. No właśnie, trzeba pamiętać, że komuniści chcieli się pozbyć po prostu polskiej elity, prawda? Zresztą różnych warstw społecznych. To była przede wszystkim wojna chłopska, prawda? Ta wojna polsko-sowiecka, czy to ostatnie polskie powstanie, ale mordowali wszystkich mężczyzn, kobiety, dzieci. Przecież dzieckiem była Danka Siedzikówna, Inka. Mordowali księży, prawda? Właścicieli ziemskich, ale też prostych ludzi. I to, co się dzisiaj dzieje, oprócz tego nurtu upamiętniania, prawda? Przywracania pamięci o naszych zapomnianych, wyklętych właśnie żołnierzach. Niestety do dziś trwa propaganda komunistyczna. Stosuje się wszystkie możliwe chwyty poniżej pasa. Atakuje się nie tylko Romualda Rajsa Burego, czy Józefa Kurasia Ognia, czy Zygmunta Szendzielarza Łupaszkę, prawda? Ale również na przykład rotmistrza Pileckiego. Wydawałoby się, że osoba, do której się w ogóle przyczepić nie można, o nic, prawda? A jednak są tacy, no, dla mnie to są po prostu kontynuatorzy tej myśli, prawda, i też czynu zbrodniczego, prawda? Najpierw rotmistrz został zamordowany i wielu z nich, prawda? A dzisiaj powtarza się te perfidne kłamstwa, że nie byli to polscy bohaterowie, prawda? Tylko byli to przestępcy, bandyci, antysemici, faszyści, prawda? I cokolwiek jeszcze chcemy, musimy z tym walczyć po prostu, bo wydawałoby się, że poważni ludzie takie miotają oskarżenia, właśnie różni politycy, prawda? Publicyści, historycy, prawda? To nie jest tylko wiedza obiegowa, popularna, ale to się dzieje również w polskich mediach, czy też mediach w Polsce, może lepiej powiedzmy, na uniwersytetach, prawda? I to tu jest wielka nadzieja, że te historie, o których my opowiadamy od lat, że one się wreszcie znajdą w polskiej szkole, prawda? Że polska młodzież będzie mogła o tych pięknych życiorysach się uczyć. Jak rozumiem, to będzie prawdziwa wiedza, a nie zmanipulowana przez postkomunistów. Tadeusz Płużański, historyk Fundacja Łączka, dziękuję. Leszek Żebrowski, historyk, publicysta. Dziękuję panom za wizytę w studiu telewizji Salve w Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. A to był temat dnia. Piotr Otrębski, do zobaczenia.